I witam ponownie. Uznałem w międzyczasie, że podzielimy nasz materiał jeszcze bardziej, bo przypominam, że w trakcie kilku odcinkowego cyklu pokazuję ci, jak wdrożyć Active Directory na Hypervisorze. w tym przypadku na Proxmoxie. To robiliśmy w pierwszym wideo. W drugim wideo instalowaliśmy Active Directory na naszym serwerze. Opartym oczywiście na Windows Server, który już jest zainstalowany na Proxmoxie, i to jest dokładnie ten serwer. Tu wdrożyliśmy sobie domenę Active Directory, mamy gotowy serwer, natomiast na drugim serwerze w sumie niewiele mamy, ale ten serwer podłączymy do naszej domeny i. Jak się zmienia koncepcja? Otóż ostatnio mówiłem, że w trzecim wideo pokażę Ci jeszcze open sourceowe rozwiązanie do LDAP-a. Taki można powiedzieć open sourceowy odpowiednik Active Directory. Natomiast jednak trochę to zmienimy i to rozwiązanie. Ten osobny system pokażę Ci w części czwartej. Natomiast teraz pokażę Ci jak podłączyć inne urządzenie. Inny komputer, inny serwer do naszego Active Directory. Oczywiście nie ma problemu, żeby sobie podłączył chociażby swój Windows 7, 10 czy 11 do świeżo podłączonej domeny. Jeżeli nie wiesz, jak uruchomić domenę Active Directory, to zapraszam Cię do poprzednich materiałów. Linki znajdziesz zarówno w playliście, jak i w opisie do tego materiału na dole. Zatem ja już nie przedłużam i przechodzimy do działania. Zanim przejdziemy dalej, to jeszcze chciałbym Ci opowiedzieć o jednej rzeczy. Otóż, jeżeli używasz Windowsa, Linuxa, czy jakikolwiek inny system, aplikacje, serwer, czy również też urządzenia sieciowe, to zdecydowanie przyda Ci się firmie Monitoring. Monitoring pozwala Ci monitorować i tym samym wychwytywać wszelkie anomalie i problemy w Twojej infrastrukturze. Jeżeli chcesz się nauczyć monitoringu, to zapraszam Cię do pobrania mojego poradnika wdrożenia monitoringu, w którym dokładnie Ci opowiem, jak zacząć z Bixem. Link do tego poradnika to asdevops.pl łamane przez dobre praktyki. Oczywiście ten link zostawię również. W opisie do tego materiału na dole. Zapraszam. Zatem mamy taki stan, mamy serwer, i w tym momencie, jak wejdziemy na zakładkę Local Server w przystawce Server Manager, zobaczymy, że nasz komputer ma taką nazwę i jest w takiej domenie. Natomiast, jak przyjdziemy na nasz serwer Active Directory, to przede wszystkim mamy tutaj usługę Active Directory. I jak przejdziemy na zakładkę naszej usługi Active Directory Domain Services, to możemy po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na nasz komputer niefortunnie nazwany, bo oczywiście nie nazwałem go inaczej, nie zmieniłem mu nazwy w poprzedniej lekcji, zatem musimy teraz się męczyć. Nie rób tego, a naprawdę to nie jest ładna nazwa na serwer i tym bardziej na kontroler domeny, więc u Ciebie w środowisku produkcyjnym musisz to zmienić na labie. Możemy na razie w tym momencie zostawić to tak, jak jest. I teraz klikamy prawym przyciskiem myszy na ten komputer i wybieramy Active Directory Users and Computers. Rozwija nam się przystawka do Active Directory, no i mamy tu naszą domenę grupa ADM local, którą wcześniej utworzyliśmy. Zatem przejdźmy teraz do naszego komputera, czy tam serwera, który chcemy dołączyć do domeny. Klikamy na Computer Name i tym samym też, zarówno zmienimy, nazwę komputera, na przykład lab i też podłączymy go do domeny. W tym miejscu musisz wprowadzić swoją nazwę domeny. Oczywiście nie jest to dokładnie ta nazwa domeny, czyli grupadem.local, u ciebie to może być inaczej. Jeżeli w poprzednich wideo ustawiłeś sobie inną nazwę domeny, to naturalnie teraz taką domenę przypisz. Zatem przechodzimy do naszego hosta i wprowadzamy domain Naszą domenę, czyli grupa dm.local. I teraz, zanim jeszcze klikniemy OK, musisz upewnić się, że jedna rzecz jest spełniona. Otóż, zarówno host, jak i serwer nasz, który ma zainstalowaną usługę Active Directory, muszą posiadać ten sam DNS. Zatem sprawdzamy, jak wygląda sytuacja. ipconfig all, no i zobaczmy, co tu w naszych ustawieniach sieci siedzi. I teraz tak mamy dwa interfejsy sieciowe. Jeden odwołuje się do takiego adresu IP, drugi to takiego. Natomiast jeżeli chodzi o nasz kontroler domeny, to wygląda to następująco: mamy tu odwołanie do localhosta, co oznacza, że ten serwer korzysta z własnego DNS-u o takim adresie IP. Czyli ten adres IP musimy wykorzystać w naszym serwerze Hosta tak, żeby miał odwołanie do tego samego serwera DNS. Zatem wracamy na Hosta, przechodzimy do ustawień sieciowych, najłatwiej klikając tą ikonkę i wybierając Open Network. Następnie wybieramy Change Adapter Options. Jeszcze upewnijmy się, że mamy komunikację z tym właśnie serwerem 118. Jak widzisz, mamy w tym momencie komunikację, zatem wyedytujmy ten interfejs sieciowy, możemy wyłączyć sobie IPv6, jeżeli nie korzystamy, i teraz IPv4, czyli ustawiamy sobie drugi serwer DNS 1.118, prowadź OK. OK. Jeszcze jedna uwaga, bo zanim klikniemy OK i przejdziesz dalej, to musisz upewnić się, że Twoje interfejsy sieciowe są skonstruowane tak, żebyś miał komunikację ze swoją domeną. Jak to najlepiej zrobić? Ustawić taki sam DNS jak chociażby na serwerze Active Directory, jak chociażby w tym momencie mam ustawiony adres IP serwera, na którym jest Active Directory, bo ten serwer też jest ustawiony jako DNS i tym samym też jak puścisz ping na swoją domenę, to musi być konkretna odpowiedź, musi być komunikacja z tą domeną, zatem to musisz sprawdzić i tu musisz się upewnić, że taka komunikacja działa. I teraz klikamy OK. OK, i wyskoczyło nam teraz okienko do podania swojego loginu i hasła w Active Directory, zatem wprowadzamy odpowiednie dane. W moim przypadku to. Administrator, który został założony w domenie Grupa ADM, i następnie, oczywiście, moje hasło. Klikamy Enter lub OK, i bank Po chwili otrzymujemy komunikat, że nasz komputer został podłączony do domeny. Zatem, warto jeszcze przejść na naszą domenę i zobaczyć, co się zmieniło. Zatem, jak przejdziesz teraz do Active Directory i odświeżysz zakładkę Computer, to pojawi się nowy komputer, w tym przypadku Lab. Zatem tak to wygląda. Zainstalowałeś Active Directory na swoim serwerze Proxmoxa. Zrobiliśmy to z wykorzystaniem Windows Server 2022. Uruchomiliśmy Active Directory, podłączyliśmy nowy serwer do naszej domeny. Pozostaje jeszcze tylko jedna rzecz, czyli uruchomienie odpowiednika Active Directory w Linuxie, czyli open-source Active Directory, ale to i zrobimy w następnym wideo. Zatem do zobaczenia. Subskrybuj ten kanał, żeby nie przegapić. I do następnego. Cześć.